Za nami walkę wieczoru Polsat Boxing Night. Artur Szpilka wypunktował, moim zdaniem, bardzo wyraźnie, bardzo wysoko Tomka Adamka. Twój komentarz do tego pojedynku, bo ty typowałeś przed walką wygraną przed czasem Tomkiem. Tak. Przede wszystkim gratulacje dla Artura Szpilki. Nie przypuszczałem w życiu, że można dorosnąć parę lat w ciągu kilku miesięcy. Dorósł. Przede wszystkim doskonale przygotowany fizycznie, absolutnie, co jest podstawą w przypadku tego sposobu walczenia, który ma Artur Szpilka. Najpierw o Szpilce, później Adamku, w porządku? Najpierw o zaletach Artura. Podpalił się, liczyłem, 2 razy na 10 rund. Normalnie się podpala 2 razy na rundę. To olbrzymia różnica. Nie wiem, co trener Fiodor Łapin krzyczał, ale prawdopodobnie mówił w narożniku: nie podpalaj się. Zadziałało. Czasami Artur nie słucha, tym razem słuchał. Poprawiona prawa ręka, wyczucie dystansu lepsze. Nie było chęci do bitki, kiedy dostał uderzenie. Przedtem Artur miał taki problem, że dostał strzał, więc zaraz pójdę i oddam. No to nie było tego. Raz czy dwa, ale Tomek go nie ukarał. Czyli gratulacje, Artur. Nigdy w życiu nie uwierzyłbym, że wygrasz z Tomkiem Adamkiem na punkty. Wygrałeś na punkty, zasłużenie na punkty. Nie ma żadnej wątpliwości. Pisałem w trakcie walki, że wygrywasz na punkty, także wygrałeś. Tomek Adamek. Wielka kariera. Czasu się nie oszuka. Nie można wygrać z Arturem Szpilką tak dobrze przygotowanym fizycznym i spokojnym, walcząc 45 sekund w rundzie. Runda ma 3 minuty. Nie rozmawiałem z Tomkiem jeszcze, nie wiem, czy to była kwestia zmęczenia, czy nie wiem czego, ale no, były sytuacje, w których słyszałem, jak jego narożnik krzyczał: let your hands go, czyli zadawaj ciosy. Były okazje. Dlaczego Tomek nie zdawał ciosów? Nie wiem. Nie rozmawiałem, rozmawiam z wami teraz, zanim jestem w szatni. Kolejna rzecz. Timing. Jedna z najsilniejszych stron Tomka Adamka przez te lata, kiedy relacjonowałem jego walki, czyli od 2005 roku. 2 razy się przewrócił, źle wyczuł dystans. Ten taki znamienny punkt, nie wiem, która była to runda, poprawcie mnie, chyba 6, co Tomek chciał zaatakować, potknął się, nie wiem, czy o własne nogi, tak to wyglądało, ring jest inny. Nie doszedł do Szpilki. Za dużo wad, które tym razem Artur Szpilka wykorzystał, także jeszcze raz monolog teraz był. Gratulacje dla Artura. Wydaje mi się, że te słowa, które powiedział Tomek, no, były słuszne, że chyba to jest koniec. Nawiasem mówiąc, z Mateuszem Borkiem w Pensylwanii po porażce z Głaskowym siedzieliśmy, oglądaliśmy jego walki chyba przez 2 godziny, będąc pewny, że ten koniec już był. Tomek zdecydował się na jeszcze jedną walkę, spróbował zrywu, ale wydaje mi się, że jest. Tak sobie doskonale zdaję z tego sprawę, że po prostu no po co? On tego już nie potrzebuje. Tomek, dzięki za 9 lat rewelacyjnych przeżyć. Spotkamy się na rybach. Przemek, jeszcze 2 pytania w jednym. Zdradzisz, co to była za duża walka, której już chyba nie będzie? I czy powiesz mi, czy w takim razie na Artura Szpilkę może coś czekać fajnego w Stanach po takiej wygranej? Nie wiem. Propozycja miała być przedstawiona ze strony, resztę sobie dopiszcie sami, pana Andrzeja Rabińskiego. Łatwo sobie odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie. Zupełnie o tym nie myślałem. Zupełnie o tym nie myślałem, aczkolwiek dla Artura zwycięstwo z Tomaszem Adamkiem, na pewno Artur wraca do rozmów. Nie ulega żadnej wątpliwości. Bez względu na to, czy był to Tomek Adamek z 2014 roku, czy był to wcześniej, pokonanie Adamka na punkty jednogłośnie, to ma swoją wymowę.